dobra, postrzelaliśmy, porobiliśmy swoje, a Jedzika, pamiętasz taki odcinek, jak żeśmy rozmawiali, że strzelectwo ogólnie powinno wrócić do szkoły? Ale żeśmy się wtedy poprodukowali. No i efekt jest jaki? Bo wiem, że trochę siedzisz w temacie, a ja tylko słyszałem, że jednak coś tam mówią, że... Wiesz co, efekt jest chyba taki, że dałoby mi to do myślenia, bo się okazuje, że ten pomysł zaskoczy. Więc albo ktoś nas ogląda. Oglądali nas. I gdzieś to tam zaświtało, albo rzeczywiście poczuli potrzebę tego. Tylko wiesz co, ja się powtórzę trochę w tym wszystkim, co mówiłem. Nie jest problemem sam powrót strzelectwa do szkół, bo jak pamiętasz doskonale, ono już było w szkołach, jakoś tam ludzie nie ginęli na tych zajęciach, nic się nie działo złego i tak dalej, chociaż oczywiście jestem po trudnych rozmowach w różnych miejscach i ludzie mają różny stosunek do tego, co nie zmienia faktu, że w weekend nam się topi więcej osób niż ginie na strzelnicach przez cały rok, wiesz, czy w wyniku użycia broni w takim środowisku cywilnym naszym polskim. Jakoś nikt nie mówi, że to woda winna, a już szczególnie samochody, bo tam w wypadkach ginie masa ludzi, więc ale nie wiem, z czego to się przenosi na broń, wiesz. Ale teraz... jest jakiś pomysł, przepraszam, że ci przerwę, coś konkretny już wiadomo? Nie dałeś mi tam tego dokończyć, dobra, ale gitara, wiesz co, nie, bo ja muszę trochę naświetlić, wiesz, bo nie wszyscy są jakby zorientowani w temacie broń. W dużym skrócie mówiąc, wiesz co, jakby przygotowuję się do napisania jakiegoś tam artykułu w tym temacie i powiem ci szczerze, broń straciła bardzo dużo, generalnie taka broń sportowa czy w środowisku cywilnym, ona straciła bardzo dużo w latach 90. tak naprawdę. Ten obraz został zaburzony, ta broń nielegalna, która się pojawiła na ulicach, a może i częściowo legalna, bo kluby te sportowe się rozpadały, ale nikt tego nie pilnował, nikt tego nie kontrolował, bo jakby były inne problemy w tych latach 90. I ta broń wywędrowała na ulicę, między innymi też z klubów, nie ma się co oszukiwać. I ta przestępczość z użyciem broni palnej była wtedy duża. I ten obraz niestety, media żywią się krwią, więc jak gdzieś tam się pojawiała broń, że tu w Warszawie na ulicy tej i tej w wyniku strzelaniny zginęły czy tam dwie osoby, trzy osoby. To jest co drugi dzień, stary, no to umówmy się jak w Afganistanie, kurde, dzień dnia albo bomba, albo... Ale tam każdy mógł mieć kałacha, nieważne, że ginęli. No tutaj to wiesz, też było różnie podobno z tymi ruskimi, jak się wycofywali, ale do czego zmierzam. I ta broń dużo w takich oczach cywili, w takim odbiorze społecznym dużo straciła, wiesz. Co nie zmienia faktu, że strzelnic w Polsce mamy bardzo dużo, na tych strzelnicach codziennie są ludzie, a weekendy no to już jest prawdziwe oblężenie. Ja już nie mówię o tym, co się dzieje teraz po wojnie. Po tym wybuchu wojny, bo oblężenie jest potężne na obiektach i jakoś nic się na tych strzelnicach nadzwyczajnego nie dzieje. Wiesz, ludzie przychodzą, fajnie się bawią, wiadomo, że są trzeźwi, wiadomo, że przestrzegają bezpieczeństwa i to ekstremalnie przestrzegają bezpieczeństwa, bo ich ze strzelnicy wygonią za chwilę albo biorą pozwolenie i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że tam te osoby są odpowiedzialne, pilnują się, dbają o swoje i innych bezpieczeństwo, nic się nie dzieje. I teraz jak nawiązać z tym do szkół? A no do szkół to wiesz co, jest o tyle skomplikowany temat, bo pamiętasz jak rozmawialiśmy o tym i ja powiedziałem, że nie mamy gdzie, nie mamy kim, nie mamy z czego i nie mamy za co. I podtrzymuję każdy z tych argumentów. No bo kim? Można by było wykorzystać, bo ja nie mówię o nauczycielach, którzy są w szkołach, no bo oni może nie są przygotowani do tego w taki profesjonalny sposób, żeby prowadzić te zajęcia, tak? Więc potrzeba kadry instruktorskiej. Teraz owszem, mamy duży, wiesz co, duży potencjał w ludziach, którzy odeszli dość młodo z munduru i gdzieś tam ogarniają tą broń palną, ale też oni nie wszyscy się nadają do nauczania dzieci. No zgadza się. No mówmy się, wiesz, pamiętasz swoje wojsko i pamiętasz ten sposób bycia i prowadzenia zajęć i tak dalej w wojsku, no i teraz wyobraź sobie przenieść to na szkołę, jakąś tam podstawową czy średnią, to mogłoby się nie do końca sprawdzić. Więc no mówmy się, nie wszyscy, tak? Nie mamy z czego. Bo jakby do tej pory nie dorobiliśmy się karabinka bocznego zapału polskiej produkcji, a to jest jakby podstawowe narzędzie w mojej ocenie. Nie dorobiliśmy się pistoletu w bocznym zapłonie, bo nie mamy i nie zapowiada się, żebyśmy mieli, bo jakby Radom zaniedbuje całkowicie ten temat. No trzeba mówić szczerze, tak? No nie ma tego, nie idzie w tym wiesz, kierunku. Ja nie rozumiem zachwytu jednym karabinkiem z Radomia, czy tam dwoma i jednym pistoletem, czy tam drugim na licencji trochę i mamy dwa pistolety, tylko wiesz, jak spojrzymy na naszych sąsiadów z południa, to tam tej broni bocznego zapłonu to stare jest chyba ze 30 rodzajów. Wiesz, no nie, no zgadza się, oni mają to... To coś się chyba rozjechało, wiesz, a my się zachwycamy się tym, że mamy tam, nie wiem, jednego grota, jednego jakiegoś tam beryla, ja nie wiem, czy on jeszcze jest, ale zawiesiliśmy całkowicie produkcję pistoletu maszynowego, w Polsce już nie ma tych glauberytów, które były,
bo przestali produkować, jakaś tam platforma, tak, ma zgadza być, się, no. Platforma ma być tego grota na tą amunicję pistoletową, ale o broni bocznego zapłonu nikt nie mówi. Więc pytanie, skąd my weźmiemy broń na te zajęcia? Idąc dalej tym takim. Jesteśmy bogatym krajem, kupimy. No dobra, stary, to teraz kupmy jeszcze do tego amunicję. Bo wyobraź sobie, że mamy fabrykę amunicji naszą krajową i też mówię to zupełnie szczerze. Nie chcę sobie wrogów narobić, ale chciałbym, żeby to jakoś tam wybrzmiało, żeby to było szczerze. Ale wiesz, jak się mówi szczerze, to można sobie wrogów narobić. Trudno, no to już wiesz, jakby. No niewiele to w moim życiu zmieni, no tak naprawdę. Powiem ci zupełnie szczerze, wiesz co, zaniedbaliśmy całkowicie produkcję amunicji bocznego zapłonu, a mieliśmy całkiem dobrą, naprawdę do dnia dzisiejszego ludzie gdzieś tam jeszcze mają zapasy tej amunicji, strzelają z tej amunicji bocznego zapłonu, naszej krajowej produkcji. Nie wiem, co się stało z taśmami, nie wiem, co się stało z tymi maszynami, które to produkowały, pewnie ktoś tam za jakieś nieduże pieniądze to odkupił. Na dzień dzisiejszy musimy się oglądać na wszystkich dookoła, że ktoś nam tą amunicję przyśle do Polski. I teraz skala tego, żebyś sobie zdał sprawę, skala tego, załóżmy przy 3 milionach dzieciaków, no bo to tak mniej więcej w kraju, wiesz, no może jest więcej, nie wiem, tam w GUS-ie nie patrzyłem dokładnie, ile to wygląda, ale niech to będzie 3 miliony dzieci i niech każde z nich wystrzeli tylko 10 sztuk rocznie, przez rok szkolny. To jest słuchaj, to może my skończmy ten temat, ja tu proszę, nie, ja tu proszę o cięcie, bo ja chcę z tobą interes założyć. Amunicję, nie, to nie wycinaj nas, ja tu mówię, to wiesz. Stary, to ja ci powiem szczerze, jakbyś otworzył fabrykę amunicji bocznego zapłonu, to byś otworzył tak naprawdę fabrykę pieniędzy. Bo w tej chwili ta amunicja, nie dość, że każda z firm na świecie dostrzegła potencjał w tej amunicji, każda produkuje broń, zbliżoną kształtem, wizualnie, a niekiedy... Ale podejrzewam, że te maszyny nie są takie drogie, no. No chyba są. Ale to dalej dla państwa nie są takie drogie. Wiesz, no dla państwa. Nie, no ja nie mówię o nas, że my tutaj jedziemy, teraz zaraz siadamy i sobie pojedziemy, kupimy dwie maszynki i będziemy u ciebie w piwnicy albo u mnie w garażu. Te maszyny mieli. No mieliśmy. Pytanie, gdzie one są, te maszyny. Ale to już niech tam powiedzą ci, co mają coś na sumieniu z tymi maszynami. Pewnie trzeba by było je, wiesz, przystosować do współczesnych czasów, tak? No bo to było to, co się, ale to dało się zrobić. No słuchaj, no ale teraz jak sam powiedziałeś, 3 miliony dzieci razy 10, no to jest 30 milionów sztuk amunicji, no ale nawet jak nie wiem... tylko 10 sztuk rocznie. No to tak, i dajmy na to, no i te maszyny na pewno nie kosztują tyle, żeby to nie było no to opłacalne teraz, dla państwa. To teraz, bracie, mamy tak, mamy lipiec, zgadza się? No za miesiąc, za dwa miesiące szkoła, no ale maszyn dalej nie ma. No dobra, maszyn jeszcze nic nie ma. I dobra, kupiliśmy maszyny, kupiliśmy broń, bo swoje już tam nie zdążyliśmy wyprodukować, a ewentualnie kupiliśmy tą amunicję. Teraz moje pytanie jest, gdzie my będziemy strzelać, jak sobie elegancko pozamykaliśmy wszystkie strzelnice? I nie mówię o strzelnicach, które generują jakiś tam dźwięk intensywny dla otoczenia, tak? No czyli tych strzelnicach, gdzie tam się strzela z karabinu, gdzie się strzela intensywnie z pistoletu i tak dalej, ale strzelnice, które by obsługiwały broń bocznego zapłonu, która tak naprawdę, jakbyśmy stanęli tu na ulicy, a ja bym tutaj strzelał, to jakbyś już na ulicy, to byś nie wiedział, czy ja strzelam, czy nie strzelam, bo ona nie generuje dużego dźwięku. To jak to się stało, że myśmy te wszystkie strzelnice pozamykali? No to teraz pytanie, gdzie te dzieciaki będą strzelać? Ale słuchaj, no ale to dalej nie wiem. Odpowiedz mi tak albo nie. Od września rusza strzelanie w szkołach? To nie ma prawa się udać. To znaczy, ale czy rusza? Czy ono rusza? Ja nie widziałem projektu. Aha. Czyli kurde, na razie wszyscy mówią, że hasło, tak. Było hasło, że rusza. I wiesz, obawiam się jednej rzeczy, że to ruszy, ale to ruszy, jakby ci powiedzieć, to ruszy nie tak, jak powinno. Może tak, czyli żeby to strzelanie będzie wyglądało jak rosyjska armia na Ukrainie. Albo odgłosy paszczą. mogą się zdarzyć. Albo się zdarzy strzelanie wirtualne, wiesz, na jakichś strzelnicach multimedialnych, na których jest broń jakaś tam podobna wizualnie do broni, pełni sprawnej broni bojowej. Niemniej jednak dalej to nie jest broń. Wiesz, dalej to jest sytuacja, gdzie my się tak naprawdę niewiele uczymy, bo to nie odróżnia jakoś specjalnie od gier komputerowych, które oni mają w domu. No to rozumiem teraz, no bo wszyscy mówią, że o, broń jest teraz dostępna, że tyle ludzi ma broń, że ty masz broń, ja mam broń, on ma broń. I tamten pan. Tamten też ma broń, tak. Ale okazuje się, żeby przeszkolić teraz, jeśli państwo powiedziało, że chce w szkołach uczyć strzelania młodych ludzi, bo czujemy się zagrożeni w jakimś tam stopniu, już abstrahuję w jakim, tak do tego wrócimy w innym odcinku, będziemy rozmawiać o tych zagrożeniach granicznych, to gdzie jest ta broń, gdzie są te strzelnice i gdzie jest ktoś, kto się tym zajmie, jakiś koordynator, gdzie jest właśnie fabryka. I o tym się nie mówi. I tak jak mówisz, to od września prawa się to nie ma prawa się udać. To się tam pewnie będzie obwieszczony jakiś sukces.
że udało nam się do każdej szkół, nie wiem, no bo tych szkół po jednej wiatrówce ile jest? Na przykład. Mamy 30 tysięcy szkół, 40 tysięcy szkół, 50 tysięcy szkół. Nie powiedzieć, ale wiesz, no ale teraz niech na każdą powiat będzie jedna strzelnica, nie wiem ile jest powiatów, musielibyśmy sprawdzić. No ale to są kluby, myślę, że pamiętasz, tu miliardy będziemy myśleli. Pamiętasz w poprzednim odcinku, jak Ci powiedziałem, że rola Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest dla mnie co najmniej trudna, tak żeby najdelikatniej to wybrzmiało. Więc ja Cię zapytam, czy spotkałeś się z promocją sportu strzeleckiego w jakiejkolwiek formie od 20, niech to będzie lat, w telewizji? Tak, na YouTubie wygadanych weteranów. Nie, ja mówię w telewizji. Nie, wiesz, nie. Telewizja zawsze mówiła, że to strzelanie jest B, tak. Że to B. To może kojarzysz, gdzie się wybudowała ostatnio jakaś strzelnica Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego? Nie, no to z tego co to wiem, może to kojarzysz, się żadna nie wybudowała. To może kojarzysz, gdzie chociaż, do której ze szkół została zakupiona PAL-6, broń pneumatyczna. No co ty żartujesz? Przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. No ale no jak, Polski Związek Strzelectwa... Umówmy się, działacze sportowi nie są od tego, żeby... No, oni są po to, żeby to na tym może być, temat nie? Zostawmy, wiesz, gdyby to wszystko było i gdyby ta instytucja, jako jedna z tych instytucji działała, wiesz, przez ten czas, no umówmy się, sport olimpijski, wiesz, no, no trzeba jakąś tę promocję, tak, no mają coś statutowo napisane. Gdyby to działało, to nie trzeba by było teraz, wiesz, wymyślać koła na nowo, bo to już by było. To trzeba by było dołożyć trochę pieniędzy, doinwestować i kula, i startujemy. No to nieźle. Na dzień dzisiejszy jest bida z tym i... I na razie się chyba, nie zapowiada. No nie zapowiada się. No nie zapowiada się i też nie, ciężko by było dać sobie wmówić, że to się uda w jakiś sposób, wiesz, przez te dwa miesiące, bo to nie ma prawa się udać. Na przyszły rok szkolny jest spora szansa, ale no nie na ten. Ale na pewno nie będzie to jakieś takie ruszenie z przytupem. To no nie, stary, to jest proces. To, wiesz, to jest no proces. To jest to samo, co z naszym wojskiem, że nagle tyle przybędzie. Dobra, twoje dzieciaki strzelały. Moje dzieciaki strzelały. Ja też powiem Ci szczerze, robię co mogę, żeby tą broń jakoś tam społecznie odczarować. To tak jak Ci mówiłem, wiesz co, przychodzą do mnie szkoły, przychodzą do mnie rodzice, przyprowadzają swoje dzieciaki i tak dalej, wiesz, nic się na tych strzelnicach nie dzieje, ale oni to robią tak naprawdę... Żeby być szczerym, mam tutaj szkoły u siebie w powiecie, które się do mnie odzywają i chcą to załatwić odgórnie, w sensie z własnej inicjatywy. Ale tak naprawdę systemowo nie widać tego w żaden sposób. Wiesz, nawet nie widać, jaki to miałby być kierunek. Czy to, wiesz, czy to, nie wiem, opłaceni instruktorzy, obiekty i tak dalej. To wiesz, tu się nikt nie odzywa do żadnych strzelnic. Nie mówi, kurczę, przedstawcie nam obiekty, ofertę, jesteście jedyną strzelnicą w powiecie, przedstawcie nam, ile byście chcieli, ile możecie przerobić, kiedy moglibyśmy pracować i tak dalej, rozumiesz, o co chodzi, jasne, żeby to rozwiązać jakoś systemowo, tak żeby wiedzieć, ile pieniędzy trzeba na to przygotować, no rozumiesz, o co chodzi, wracając już do tych pieniędzy nieszczęsnych, no ale to jednak jest też koszt. No jest. Jakby tam nie gadał, no bo raczej za darmo się to nie uda, chociaż za PRL-u podobno się udawało, nie chwaląc tego PRL-u absolutnie. No ale tam było, wiesz, no tam budowano strzelnice. No, tam wojsko dużo dawało, wiesz, i wojsko wiele rzeczy wspierało, ale było co dawać, bo ta amunicja bocznego zapłonu to jakoś tam przez wojskowych było organizowane. I na te loki, i na ten Polski Związek, na te strzelnice gdzieś tam ta amunicja była dostarczana. I to działało jakoś. No tylko, że teraz tej amunicji nie ma, to nawet gdyby chcieli. No nie, no to trzeba się zorientować, jak tylko skończymy program, to pójdziemy sobie, internet odpalimy. Ja wiem, po ile te maszyny chodzą. Ja wiem, gdzie te maszyny kupić. To jest niestety. No to musimy pomyśleć. No cóż. Dobra, bracie, idziemy postrzelać. Dobra, bo to szkoda. Hej.